Dzień dobry, jesteśmy na Wielkiej Krokwi, na której już za kilka dni będą skakać najlepsi skoczkowie świata. Trybuny zapełnią się. Jesteśmy tutaj z panem Bogusławem Pokrywką, szefem firmy Traktech, która odpowiada za naśnieżenie obiektów Centralnego Ośrodka Sportu, w tym również za naśnieżenie Wielkiej Krokwi. No i chciałem zapytać się, bo do kwalifikacji mamy 5 dni. Pogoda wiosenna, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Witam serdecznie wszystkich przede wszystkim. No, mamy tego roku wiosnę w Tatrach w połowie praktycznie stycznia. To co widzimy za mną, mamy przygotowany zapas śniegu. Także jakby samo wydarzenie i przygotowanie skoczni nie jest zagrożone. Musimy się też liczyć z tym, że warunki nie są sprzyjające, więc tego śniegu wyprodukować już nie możemy. Patrzymy z niecierpliwością tak naprawdę w prognozę pogody, ponieważ obiecująco to wygląda. Na dzień dzisiejszy w godzinach wieczornych do jutra, do wczesnych godzin porannych powinien być świeży opad śniegu. W związku z tym, z moich bieżących informacji, które posiadam, planowane rozpoczęcie rozcielania zapasu banku śniegu, który mamy teraz tutaj w tym momencie na dole skoczni, będzie rozpoczynało się jutro w godzinach wieczornych. Także wszystko powinno się udać. Śniegu mamy pod dostatkiem, natomiast no, trzymajcie za nas kciuki, żeby się wszystko udało, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów. Ale nawet jak ten śnieg, jeśli te prognozy przypadkiem by się nie sprawdziły, nawet gdyby ten śnieg nie spadł, ten naturalny, to i tak jesteście zabezpieczeni, tak, przygotowani. Czekamy z tym momentem rozcielania tego zapasu śniegu do ostatniego momentu, dlatego że, no tak jak widzimy, w tym momencie mamy prawie plus 10 stopni w Zakopanem. Nie chcemy tego zapasu stracić, więc to rozcielenie spowodowałoby, że te straty mogły wystąpić szybciej niż trzymanie tego w większych ilościach, jak chodzi o ten śnieg, więc jutro wieczorem prawdopodobnie zaczniemy przygotowywać już skocznie. Wszystko powinno się udać, czekamy na weekend, trzymamy kciuki za naszych skoczków, za naszą kadrę i życzymy wielu sukcesów na tych zawodach, które obędą się w sobotę i w niedzielę. Dobra, dziękuję bardzo.